To już 12 kolejka rozgrywek za nami. Znów okazało się, że druga liga jest nieprzewidywalna, bo aż 4 zespoły z czołówki straciły punkty. Zapraszamy na nasz magazyn. Na początek tradycyjnie rozkład gier tej kolejki. Ciekawie zapowiadały się spotkania rezerw ŁKS-u z Kotwicą, Pogoni Siedlce ze Skrą i oczywiście derby Warmii i Mazur w Olsztynie. 12. kolejka drugiej ligi rozpoczęła się od mocnego uderzenia. Wicelider ŁKS 2 gościł czwartą Kotwicę Kołobrzeg. Początek należał do gospodarzy. W 16. minucie lewą stroną pobiegł Ricardo Gonsalves, zagrał w pole karne, a Jędrzej Zając pewnym strzałem głową umieścił piłkę w siatce. Łodzianie chcieli iść za ciosem i niewiele zabrakło, by pomogli im w tym goście. ŁKS wyprowadził kontratak, po zagraniu w pole karne Michał Cywiński uprzedził Grzegorza Glapkę, ale po jego interwencji piłka odbiła się od poprzeczki. Kotwica nie zamierzała się przyglądać, jak rywal rozgrywa piłkę i zaatakowała. W 32 minucie z rzutu rożnego na bliższy słupek podał Łukasz Kosakiewicz, piłkę przedłużył Felipe Oliveira, a akcję zamknął Piotr Witasik i było 1-1. Goście zrobili to, co nie udawało się gospodarzom. 6 minut później Cezary Polak zagrał długą piłkę, Nowak był szybszy od Aleksandra Ślęzaka, przebiegł kilkanaście metrów z obrońcą na plecach i pewnym strzałem pokonał Michała Kołbę. Po zmianie stron ŁKS rzucił się do odrabiania strat i szybko miał okazję. Marcel Wszołek wymienił piłkę z kolegą, wbiegł w pole karne, ale strzelił obok słupka. W 52 minucie Wiktor Kościuk dośrodkował z rzutu rożnego, a Jan Kuźma strzałem głową doprowadził do remisu. Kotwica nie zamierzała jednak wypuścić 3 punktów. Z rzutu wolnego podał Kosakiewicz, Nowak przedłużył zagranie, a w polu bramkowym Polak trafił na 3-2. Rezerwy ŁKS-u miały jeszcze ponad pół godziny, by odwrócić losy spotkania. W 70 minucie Ricardo dostał piłkę na prawej stronie, zakręcił rywalami i dośrodkował tak, że zabrakło centymetrów do gola, a gości uratowała poprzeczka. Kolejna okazja to dośrodkowanie z prawej strony Zająca, ale Oskar Koprowski strzelił głową minimalnie niecelnie. Kotwica dopięła swego i z Łodzi wyjechała z kompletem punktów. W Stalowej Woli zmierzyły się drużyny, które są w okolicach strefy spadkowej. I w tym przypadku zaczęło się od mocnego uderzenia. Akcja z 29 sekundy, Adam Imiela zdecydował się na strzał zza pola karnego i zaskoczył Mateusza Mędrale. Zupełnie nie załamało to gości. W 12 minucie zaatakowali prawą stroną, Tomasz Cywka zagrał wzdłuż bramki, a Szymon Maza zdobył debiutancką bramkę w drugiej lidze i było 1-1. Stal miała ochotę na 3 punkty i ucieczkę od strefy spadkowej. W 15 minucie dobrze rozegrała piłkę, w pole karne wrzucił ją Jakub Kowalski, obrońcy wybili pod nogi Imieli, który znów był niepilnowany i Stal ponownie prowadziła. To był dzień 30-letniego pomocnika. W 40 minucie Stal wyprowadzała kontratak, Imiela poradził sobie z Maciejem Wichtowskim i skompletował hat-tricka, a Stali dał dwubramkowe prowadzenie. W drugiej połowie gospodarze skupili się na obronie wyniku. Lech próbował atakować, ale nie potrafił się przebić. W końcówce meczu Stal musiała grać w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Arkadiusza Ziarki za faul na Igorze Kornobisie. Za chwilę z rzutu wolnego dośrodkował Bartłomiej Juszczyk, a Bruno Żołądź uderzył tuż nad bramką. Stal utrzymała prowadzenie, a Lech pozostał w strefie spadkowej. GKS Jastrzębie gościł niedawnego lidera Radunia Stężyca. Na początku było dużo gry w środku pola i mało akcji pod bramkami. W 11 minucie celny strzał oddał João Guilherme, ale nie mogło to sprawić problemów Kacprowi Tułowieckiemu. Groźniejsze i mocniejsze było uderzenie Wojciecha Łuczaka, ale za to niecelne. W 29 minucie szybka akcja gospodarzy. W pole karne wbiegł Szymon Kiebzak, strzelił Guilherme, a piłkę niemal z linii bramkowej wbił Michał Bednarski. Zespół ze Stężycy odpowiedział jeszcze przed przerwą. Rajd prawą stroną przeprowadził Hubert Zwoźny, ale w kluczowym momencie nie trafił w piłkę. Pomylili się jednak obrońcy GKS-u i Mateusz Kuzimski z bliska wyrównał. Po przerwie lepiej grali goście. W 50 minucie z lewej strony dośrodkował Bartłomiej Kasprza, głową strzelił Kuzimski, a Grzegorz Drazik z małymi problemami złapał piłkę. Kolejna okazja to podanie z rzutu wolnego. Znów najlepiej zachował się Kuzimski, ale GKS uratował słupek. Ostatnie pół godziny należało do gospodarzy, ale nie potrafili tej przewagi wykorzystać i mecz zakończył się remisem.
Do Krakowa na suche stawy przyjechała ostatnia w tabeli Sandecja. Faworytem był Hutnik, choć ostatnio dwa razy przegrał. W 12 minucie po rzucie wolnym z pola karnego strzelił Denis Rakels, ale został zablokowany. Piłkarze Hutnika domagali się rzutu karnego za zagranie ręką, ale sędzia był niewzruszony. Kolejne dośrodkowanie z rzutu wolnego i tym razem Dawid Kubowicz uderzył głową, ale piłka trafiła w rywala. Tuż przed końcem pierwszej połowy Filip Jania zagrał do Patryka Kielisia, ten do Rakelsa, który strzelił po ziemi i Hutnik prowadził. Po zmianie stron gospodarze byli blisko podwyższenia prowadzenia. Piłka wędrowała od Marcina Wróbla do Kielisia, aż w końcu do Dominika Zawadzkiego, a Paweł Sokół wybiegł z bramki, skrócił kąt i obronił. Za chwilę doszło do sytuacji, która miała konsekwencje dla wyniku. Szarżującego Mikołaja Kwietniewskiego przed polem karnym sfaulował Kamil Głogowski. Sędzia uznał, że gracz Sandecji byłby sam przed bramkarzem i wyrzucił obrońcę Hutnika z boiska. Podyktował też rzut wolny z 18 metrów. Do piłki podszedł poszkodowany i strzałem po ziemi doprowadził do remisu. Goście w przewadze zaczęli śmielej atakować. W 67 minucie podał Kwietniewski, piłkę zgrał Jakub Wróbel, z powietrza uderzył Denis Potoma, ale Hutnik uchroniła poprzeczka. Tuż przed końcem ten sam zawodnik rozpoczął akcję na swojej połowie, przebiegł kilkadziesiąt metrów, wymienił piłkę z Wróblem i zapewnił Sandecji pierwsze wyjazdowe zwycięstwo w sezonie. W Puławach Wisła, która nie wygrała od 4 spotkań, gościła Olimpię Grudziądz, która nie zwyciężyła od 6. Wyżej w tabeli są gospodarze i to oni stworzyli pierwsi okazję. W 11 minucie po dośrodkowaniu Mateusza Klichowicza głową uderzył Maksymilian Tkocz, ale w bramce dobrze spisał się Adrian Olszewski. W odpowiedzi Olimpia miała rzut wolny. Marcin Warcholak podał w pole karne, piłka trafiła pod nogi Oskara Sikorskiego, który strzelił gola z około 12 metrów. Wisła bardzo szybko chciała wyrównać. W 40 minucie po dośrodkowaniu Damiana Kołtańskiego głową uderzył Maksymilian Tkocz i był remis. Jeszcze przed przerwą gospodarze przeprowadzili składną akcję. Kołtański zagrał wzdłuż bramki, Dawid Retlewski odegrał, a Mateusz Klichowicz kopnął na 2-1. Po przerwie Wisła nie pozwalała rywalom tworzyć groźnych sytuacji. Dopiero w 86 minucie zza pola karnego mocno strzelił Agwan Papikian, ale się nieznacznie pomylił. Do końca naciskali goście, ale w 4 minucie doliczonego czasu Retlewski wybił piłkę do przodu, pobiegł do niej Klichowicz i skierował do pustej bramki. Przed spotkaniem w Siedlcach obie drużyny miały po tyle samo punktów, 17, i ostatnio prezentowały niezłą formę, więc była szansa na ciekawe spotkanie. Pierwsza połowa nie przyniosła jednak wielu emocji. W 26 minucie świetne długie podanie Oliwiera Wyparta, do piłki dopadł Mateusz Winciersz, ale strzelił niecelnie. Do głosu doszli też gospodarze. W 38 minucie po rzucie rożnym w pole karne dośrodkował Cezary Demianiuk, a Damian Nowak uderzył piłkę głową tuż nad poprzeczką. Jeszcze przed przerwą Demianiuk poradził sobie z rywalami, zbiegł do środka, mocno uderzył, ale Karol Szymkowiak sobie poradził. Po przerwie znów zaatakowali goście. Z lewej strony dośrodkował Zbigniew Wojciechowski, futbolówkę strącił Adam Mesjasz, a z bliska do siatki skierował ją Wypart. Pogoń szybko odpowiedziała. Po rzucie wolnym piłka trafiła przed pole karne. Jakub Senior nabrał rywala na zwód, uderzył z około 20 metrów i było 1-1. Przez kolejne pół godziny działo się niewiele, ale w końcówce znów były emocje. W 85 minucie Adam Olejnik sfaulował niedaleko szesnastki Cezarego Bujalskiego. Dostał za to drugą żółtą, a za chwilę czerwoną kartkę. To nie był koniec nieszczęść Skry, bo z rzutu wolnego podał Damian Szuprytowskich, a z bliska zwycięstwo Pogoni zapewnił Nowak. Choć przed meczem w tabeli wyżej były rezerwy Zagłębia, to w lepszej formie ostatnio jest Chojniczanka. Wygrała bowiem 3 mecze z rzędu, a na dodatek grała u siebie. Rezerwy klubu z Lubina z kolei 3 mecze przegrały i już w 4 minucie gospodarze potwierdzili formę. Prawą stroną popędził Marcin Kozina, dośrodkował w pole karne, nikt z rywali nie pilnował Antoniego Prałata i było 1-0.
Zagłębie toczyło wyrównaną walkę z Chojniczanką i było blisko wyrównania. W 22 minucie Sebastian Szczytniewski sfaulował w polu karnym Kacpra Masiaka i sędzia podyktował rzut karny. Z 11 metrów strzelił Patryk Kuszel. Damian Primel wyczuł jego zamiary, ale nie zdołał odbić strzału. Bliżej kolejnych bramek była Chojniczanka. W 33 minucie dokładnie dośrodkował Szczytniewski, głową strzelił Grzegorz Szymusik, ale Primel świetnie zareagował. Za chwilę znów lewą stroną zaatakował Szczytniewski, podał w pole karne, tam strzelali Piotr Giel i Wojciech Szumilas, ale wciąż było 1-1. To już druga połowa spotkania. Znów precyzyjne podanie Szczytniewskiego, ale strzał głową Giela tuż nad bramką. Za chwilę Kozina odzyskał piłkę w środku pola, pobiegł aż do linii końcowej, zagrał na 5 metr, a Szymusik strzelił na 2-1. Ten wynik już się nie zmienił i Chojniczanka wygrała 4. mecz z rzędu. W Olsztynie rozegrano derby Warmii i Mazur. Faworyta trudno było wskazać, bo lepiej spisuje się Olimpia Elbląg, ale gospodarzem był Stomil. Olsztynianie pierwsi zagrozili bramce. Dośrodkowanie Filipa Wójcika zamieniło się w strzał i Andrzej Wital miał kłopoty, by wybić na rzut rożny, ale w porę zareagował. Kolejna okazja to też akcja Stomilu. Karol Żwir podał do Piotra Kurbiela, ten wrzucił piłkę, ale ze strzałem głową Wójcika poradził sobie Witan. 34. minuta to długie podanie z głębi pola, zgranie Żwira, potem Huberta Krawczuna i Kurbiel trafia na 1-0. Po przerwie do głosu doszła Olimpia. Długie dośrodkowanie, przed szansą stanął niepilnowany Maciej Famulak, ale fatalnie przestrzelił. W 85. minucie po rzucie rożnym obrońcy Olimpii wybili piłkę, dopadł do niej Hubert Sadowski, mocno uderzył z ponad 25 metrów, jednak trafił w poprzeczkę. W końcówce mecz mógł rozstrzygnąć Kurbiel, ale jego strzał z boku pola karnego obronił Witan. W doliczonym czasie jeszcze jeden zryw Olimpii, rzut rożny. W polu karnym Stomilu był nawet bramkarz Olimpii. Dośrodkowanie odbił Łukasz Jakubowski, ale piłka spadła pod nogi Famulaka, który ku rozpaczy gospodarzy doprowadził do remisu. Do lidera KKS-u Kalisz przyjechał zespół ze strefy spadkowej Polonia Bytom, więc łatwo było wskazać faworyta. Spotkanie było jednak wyrównane, a okazji było niewiele. W 10 minucie Polonia miała kilka okazji w jednej akcji, ale zakończyło się niecelnym strzałem Lucjana Zielińskiego. Odpowiedział też KKS i przynajmniej Hubert Sobol trafił w światło bramki, ale Kamil Hajduk łatwo złapał piłkę. W 27 minucie okazję miał Adrian Cierpka, strzelił zza pola karnego, ale nie trafił w bramkę. Kolejne nieliczne sytuacje były po zmianie stron. W 49 minucie KKS miał najlepszą, by objąć prowadzenie. Z boku pola karnego z rzutu wolnego miękko wrzucił Wiktor Smoliński, ale Bartosz Kieliba uderzył głową obok bramki. Kilka minut później Daniel Ściślak wyłożył piłkę Igorowi Ławrynowiczowi, który uderzył zza pola karnego, jednak Maciej Krakowiak złapał piłkę. W 80 minucie jeszcze jedna okazja Polonii. Konrad Andrzejczak dostaje podanie na prawej stronie. Dobiegł do pola karnego, uderzył, ale bramkarz KKS-u nie dał się zaskoczyć. W efekcie Polonia wywiozła punkt z boiska lidera. Oto komplet wyników 12 kolejki drugiej ligi. 4 razy wygrywali gospodarze, padły 3 remisy, a tylko 2 razy gościom udało się wywieźć komplet punktów. Na czele tabeli utrzymał się KKS Kalisz, chociaż nie wykorzystał okazji, by powiększyć przewagę. O 2 punkta wyprzedza Kotwicę i Radunię. W strefie barażowej są jeszcze Pogoń, Rezerwy UKS-u i Olimpia Elbląg. Na dole tabeli mimo wygranej wciąż ostatnia jest Sandecja. W strefie spadkowej są też Polonia, Olimpia Grudziądz i druga drużyna Lecha. W klasyfikacji strzelców przewagę powiększył Mateusz Kuzimski z Raduni, który ma 9 bramek. 2 więcej od Tomasza Mikołajczaka z Chojniczanki, a 3 mniej zdobyli Michał Cywiński z Kotwicy, Cezary Demianiuk z Pogoni i Hubert Sobol z KKS-u. W 13. kolejce lidera KKS czeka trudny wyjazd do Elbląga. Wicelider z Kołobrzegu podejmie Beniaminka ze Stalowej Woli, a Radunia gości Pogoń. Na skróty z tych i pozostałych spotkań zapraszamy do kolejnego wydania magazynu drugiej ligi. Tymczasem nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału. Do usłyszenia!